poważne zniszczenia urządzeń na szczycie 15. Na terenie ośrodka znajdują się niebezpieczne materiały. Interfejs użytkownika WI został wyłączony. Musimy przywrócić moc w reaktorach. Dlaczego wieżyczki zwrócone są w złą stronę? Chcą utrzymać swoich wewnątrz, a jednocześnie nie dopuścić tutaj obcych. Było. Skąd niby kurwa mam wiedzieć? Ale ktoś w tych górach wie na pewno.
Shepard, to zapasowe zasilanie systemu. Musi służyć jednostce centralnej w stacji. Jebnij w to porządnie i spróbuj jeszcze raz. Krytyczny błąd. Interfejs użytkownika wirtualnej inteligencji wyłączony. Wymagany ręczny restart systemu. Że próbujesz przywrócić ośrodek do działania. Potrzebujesz pomocy? Jesteś wirtualną inteligencją, która kieruje tym miejscem? Ten system zaprogramowano tak, by reagował na imię Myra. Mogę spytać, jak ty się nazywasz? Komandor Shepard. Pracuję dla Biura Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Proszę chwilę zaczekać.
Potwierdzono upoważnienie Rady. Masz bezpieczny dostęp do wszystkich systemów. Zauważ, że pytania dotyczące firmowych tajemnic wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Takie zezwolenie posiadają tylko członkowie zarządu Binary Helix. System gotowy. Dostęp można uzyskać za pomocą każdego interfejsu holograficznego w obrębie Szczytu 15. Muszę odszukać matkę Benezję. Pani Benezja pojechała kolejką do laboratoriów pomocniczych stacji szczelinowej. Alarm. Trasa kolejowa wyłączona z użytkowania. Przedstaw raport uszkodzeń. Proszę chwilę zaczekać. Trwa diagnostyka. Awaria krytyczna. Główny reaktor wyłączony zgodnie z procedurą izolacyjną. Wymagane ponowne ręczne uruchomienie. Awaria krytyczna. Połączenie kablowe przerwane. Składy kolei osobowej wyłączone. Koniec raportu. Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące stanu systemów? Wiesz, dlaczego wyłączono główny reaktor? Przykro mi. Byłam wtedy odłączona od sieci. Procedury zakładają takie postępowanie w przypadku awarii systemów lub ryzyka zakażenia pracowników ośrodka. Dyrektywy awaryjne zakładają, że surowy klimat zlikwiduje zagrożenie biologiczne. Pozostaje jednak zagrożenie mechaniczne. Wyłącz ogrzewanie i czekaj, aż mróz zajebie to, co wypuściłaś. Co trzeba zrobić, by włączyć zasilanie? Zawór paliwowy Helu 3 musi zostać otwarty. Można to zrobić dzięki konsoli kontrolującej właściwe połączenie reaktora. Te łącza kablowe, co to właściwie jest? Łącza kablowe służą komunikacji między ośrodkami na Szczycie 15. Umożliwiają załodze zdalny dostęp do moich baz danych w obrębie systemu. Po implementacji protokołów awaryjnych w ultralabach połączenie zostało natychmiast przerwane. Jak mogę naprawić łącza kablowe? Łącza kablowe są zaprojektowane tak, by można je było ponownie podłączyć. Router łącz kablowych znajduje się na dachu pomieszczeń operacyjnych. Trzeba aktywować kontrolę systemu, a router załączy się automatycznie. Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. Co się wydarzyło przed wyłączeniem? Alarm w obrębie ultralabów. Uwolniono czynniki skażające z pojemnika laboratoryjnego gamma. Wdrożono protokoły awaryjne. Faza druga alarmu. Naruszono pojemnik izolacyjny. Kolejka wyłączona. Połączenie kablowe z ultralabami przerwane. Faza trzecia alarmu. Czynniki skażające w tunelach. Rozpoczęto zamykanie oraz ewakuację stacji. Wysłano kod Omega. Jakie rodzaje czynników skażających wydostały się na zewnątrz? Przykro mi. Takie pytania wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Zezwolenie posiadają tylko członkowie zarządu Binary Helix. Czy istoty, które spotkaliśmy, wydostały się z laboratoriów? Przykro mi. Tego typu pytania wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Zezwolenie posiadają tylko członkowie kierownictwa Binary Helix. Dlaczego zostałaś wyłączona? Mój program oraz dane, którymi dysponuję, zostają usuwane zawsze, gdy Szczyt 15 jest poddawany kwarantannie. Zabiją cię, jeśli coś pójdzie nie tak? Aby móc mnie zabić, musiałabym żyć. Jestem zaledwie programem bazy danych. Podaj instrukcję naprawy stacji badawczej. Awaria krytyczna. Główny reaktor wyłączony zgodnie z procedurą izolacyjną. Wymagane ponowne ręczne uruchomienie. Awaria krytyczna. Połączenie kablowe przerwane. Składy kolei osobowej wyłączone. Koniec raportu. Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące stanu systemów? Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. To wszystko na razie. W porządku. Wyloguję cię. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie.
Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wyjście na dach. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. WI aktywna. Jak mogę pomóc? To wszystko na razie. W porządku. Wyloguję cię. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny.